Inauguracja pierwszego roku akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się 1 października 1970 roku w Teatrze Wybrzeże. Liczba studentów 10 tysięcy. Pierwszym rektorem został profesor Janusz Sokołowski. Lata 70. to dynamiczny rozwój kadr naukowych, powstawanie nowych jednostek i rozbudowa infrastruktury. Lata 80. na Uniwersytecie Gdańskim naznaczone były historią kraju. Wzrosła aktywność polityczna części pracowników i studentów. Udało się utrzymać autonomiczność uczelni i przetrwać zagrożenia polityczne i trudności ekonomiczne ostatnich lat Polski Ludowej. Strajkujący studenci domagali się demokratyzacji uczelni. W latach 90. Uniwersytet Gdański rozwijał się bardzo dynamicznie. Powstały nowe wydziały i kierunki studiów. Stale zwiększała się liczba studentów. W nowe milenium uniwersytet wkroczył jako nowoczesna, otwarta na świat szkoła wyższa. Dysponował bogatą infrastrukturą badawczą i stale poszerzał ofertę edukacyjną. Obecnie Uniwersytet Gdański jest największą uczelnią w regionie. W kampusie w Oliwie studiuje ponad 17 tysięcy studentów, w kampusie Sopot prawie 7 tysięcy i ponad 1000 w kampusie w Gdyni. Studenci mają do dyspozycji nowo wybudowane wydziały i instytuty. Wartość tych inwestycji to ponad 400 milionów złotych. Dumą Uniwersytetu jest katamaran Oceanograf, który prowadzi interdyscyplinarne badania przyrody Morza Bałtyckiego. Od 2016 roku rektorem Uniwersytetu Gdańskiego jest profesor Jerzy Piotr Gwizdała.